Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Spichris. Kontynuujemy nasze zwiedzanie cudownej Kadary z jej pokręconymi mieszkańcami. Tutaj mamy dotrzeć, z tego co pamiętam, zbadaj wejście do krypty. Szybciutko skaczemy tutaj. Ciekawe, co tam jeszcze będziemy musieli zrobić, żeby tutaj bazę postawić. Tam chyba były jakieś warunki do tego. Nie tylko zdatność planety, ale coś tam jeszcze chyba mamy. Ale nic, to się jeszcze okaże. Na razie sobie spokojnie tutaj podjedziemy. O, widać promienie zbiegające się właśnie do krypty. Prawdopodobnie zaraz się otworzy. O, już tam się coś dzieje. Proszę bardzo. Pięknie. O, z niczym nie będziemy walczyć. Nie ma sensu większego. Pędzimy. Ach, te przepiękne odgłosy obcych. Grrr, zrrr, w ogóle, nie? Co nas tym razem spotka? Powiem wam, że to jedna z najbardziej pokręconych planet, na których chyba na razie byliśmy. Nie ma ketów, są wyrzutkowie, wygnańcy. Kolektyw, który nie wiadomo czym jest. No, zakręcone jak nie wiadomo co. Dokładnie. Co tu mamy? Urządzenie porzuconych do ładowania tarcz. Okej. Ale zanim gdziekolwiek pójdziemy, to oczywiście... A, spadłem, ale to nic. Tam się coś kręci. O, są dane. Super. Od razu obejdziemy dookoła. Nic nie widać. Lecimy na górę. To samo co po tamtej stronie, tak? Dobra. Coś gdzieś? Nic. Odpalamy. Zobaczymy co będzie. You'll need to locate the console to activate the purification field pathfinder. Aha, ta sola porzucona, tylko teraz dostajemy obrażenia od tego pola. Jest, okej, okay, raz. Ła, dwa, okej. Okay. Takich blokad nie było w sumie. Odpalamy. Tudum, i jest. Dokładnie. Dziwne jest to, że na każdej planecie to troszeczkę inaczej wygląda. Czy jest to spowodowane tym, że te planety są inne i wymagały jakichś innych podejść technologicznych? Ciekawe. Okej. Najgorsze jest to, że to jest niby RPG, tak? Ale nie możemy zmodyfikować tego, z czym biega nasza drużyna. Troszeczkę mnie to boli. A, kurde. Nie porozkładałem tych przedmiotów. Karabiny snajperskie, weźmy to. Rozmontuj. Okej. Okay. Mody fuzyjne, nie? No, co my tu mamy? Trójeczki jakieś. Dobra, parę miejsc się zrobiło. Najwyżej jak coś znajdziemy ciekawego, to będziemy dalej kombinować. Gdzie teraz? Aha, tu muszę po prostu poskakać sobie. No dobra, skoro tak, to lecimy. O, tylko żeby do wody nie wpaść, nie lubię tego. Ta woda naprawdę jest zabójcza.
Prawie jak ta na zewnątrz. Konsola. Dawaj, coś tam tu uruchomi. Pathfinder. This may affect your escape from the purification field. Dobrze wiedzieć. Zupełnie nie. Dobra. I lecimy dalej. Opa. Da się tam wskoczyć w ogóle? O, tam mamy dane jakieś. Udało się. Myślałem przez chwilę, że już spadniemy. Nie złapię się tutaj. Lecimy. Tu. Też nie bardzo. Musi być jakaś inna droga. Ała. Spadaj. Jeszcze go tam rozwalić. No właśnie. Wredna woda. Uda im się tam dobić. Dobra. Inwigilator. A masz to nie problem. No i gitara. To widać. Pięknie. Jeszcze jakiś został, to sobie zostawimy na później. Na razie poszukamy, co tu jeszcze jest. Tu można iść, ale i tu można iść. Zobaczmy tutaj może. Tam musimy iść, o może tak powiem. Więc zwiedźmy sobie najpierw okolice. Jak już włączymy to pole, to nic nie zrobimy. O, fajnie, dawaj. Super. Czyli tu możemy lub tu. Coś jeszcze jest. O, widzicie, tam jest do wskoczenia. Tam jeszcze coś jest. I tam jeszcze coś jest. O kurde. Trochę tutaj zaszaleli. Jakaś konsola czy coś? Nie, nic. Łamacz. Dobra. Tu. Zamknięte. Nie lubię tego. Jak tam się dostać? Czy ten most będzie się teraz otwierał? Patrzcie, że nie. Myślałem, że się będzie pojawiał. Czekajcie, a tu? Też nic. Jojoj, niedobrze. Nie ma tu jakiejś konsoli dodatkowej? Jak się tam dostać? Pójdziemy dalej. Może jeszcze coś uaktywnimy, żeby tam się dostać. Tak jak mówiłem, no kolejna krypta, która jest inna niż poprzednie, tak? Co tu wybrać? A mogę wybrać to lub co? To? A jak nacisnę inaczej? Staka? Taka? Ciekawe. Dobra, powiedzmy, że tak. Co ma jakieś znaczenie? Co tu my mamy? Będzie nas roniło, tak? Aaaa, puszczaj! Sio! Inwigilator. Po nim. Ała. Już po nich. Weźmy to, zmienimy na to, co nie raniło. Dobra. Co my tu w ogóle mamy? O, imniczek. A, nic nadzwyczajnego. Ale zebrać i tak warto. Tu gdzieś da się wskoczyć. Popatrzcie, ukryta konsola.
Tam nam coś otworzyło. Dobra. Idziemy dalej. Tu jeszcze mamy. Tam coś jest, i tam coś jest, i tam coś jest. Wiecie, kurde, jedna z większych krypt, w których byliśmy, z tego co widzę. Tu nie ma nic. Zamknięte, czy konsola nam otworzy? Chyba tak. Przygotujmy się na wszelki wypadek. Druga zdjęta. Dobra, ten jeszcze. Nie przesadzają troszeczkę. Spadaj! Szule. Dawaj. O! Chowaj. Destruktor to akurat nic ciężkiego. Dobra. Jeszcze jeden indikator. Sio. Konstruktem go. Okej. Mało amunicji, nie ma tu gdzieś uzupełnienia? Przydałoby się. Szczoteczki. O, jest konsola. Co nam otworzy? A, zmieni na zielone. Super. Tylko po co? Amunicja. O, wieżyczka, ała. Ała. Hostiles ahead. Da się tutaj przełączyć się? Dawaj. Jest, patrzcie, skoro doświadczenie się do tego stało. Aha, czyli tam coś jest, spoko. Tu coś jeszcze podłączone, tam podłączone, kurde. Spora ta krypta, spora, naprawdę spora. Dobra, skaczemy na górę w takim razie. Co my tu mamy? O, i jest konsola. Co ona nam otworzy? Zadania. Powiedzmy, że zacznijmy od tego. Nie może być. Ten teoretycznie może być. I kurde, ale tutaj to wszystkie mogą być. Nie bardzo jest takie jakieś miejsce, w których ich by było mniej do postawienia. No bo tak, tu może być ten. Jeszcze raz, może być ten. Lub tutaj nie może być, tak. Na pewno nie może być tutaj. Mógłby być teoretycznie tutaj, ale tutaj nie może być taki. Jak tu? Ten taki może być tu, lub tu. Tu lub tu, a jeszcze który nam został, ten ostatni. Taki. Hmm.
Nie taki, kurde, co ja tu klikam? Nie ten, nie ten, ten. Nam został. Ten nie może być tu. Ten może być tu. Ten może być tu. Kurde. Ten nie może być tu, ten nie może być tu, a ten nie może być tu. Dałoby się jakoś je zamienić teoretycznie. Ten z tym nie zamienimy, ten z tym nie zamienimy. Teraz tak, ten z tym nie zamienimy, ten z tym nie zamienimy. Aha, czyli nie da się ich w żaden inny sposób, bo jakkolwiek bym zechciał je zamienić, to któryś nie będzie pasował. Jedna linijka jest, ok. Teraz może tak, którą by tutaj jeszcze linieczkę. Tutaj mamy trzy różne. Raz, dwa, trzy są różne, tak? Został nam w takim razie tylko taki. No, tu nie może być, bo były trzy. Dobra, teraz tak, jak już mamy trzy, no to czwarty musi być tylko i wyłącznie ten. No, inaczej być nie może. Teraz znowu mamy trzy różne, bo mamy dwa, trzy, więc został nam już tylko jeden, taki, czwarty. Skoro tu jest trzy, już praktycznie mamy rozwiązane. Okej. Tutaj mamy trzy różne. Tutaj też już został tylko taki. No i tu tylko po uzupełniać, praktycznie rzecz biorąc. Okej. Chyba dobrze, sprawdzajmy. I jest, super. Co nam podało? Umiejętności! Super! Umiejętności, zobaczmy, co my tam możemy rozwijać. O, trochę punkciorów mamy. Ci nic nie mogą. Tak, bo nie podblokowałem ich misji osobistych, więc nic tutaj na razie nie zrobimy. Co tam miałem? O, systemy pomocnicze rozwiniemy do końca. Skrócenie czasu ładowania mocy lub regeneracja tarczy. Może weźmiemy sobie tą regenerację tarczy. Trochę do ochrony będzie. Okej. 12 punkciorów jeszcze nam zostało. Wsparcie drużynowe. No, skoro mamy jakieś bonusy takie dla wszystkich, to może sobie je porozwijajmy. Z biotyki coś by było. Miacy biotyczne. Biotyczne tylko są. Bariera co daje? A z walki coś jeszcze zostało z pasywnych? Nic, co używamy tak naprawdę, oprócz sprawności, tak? Nie, to jest już do końca, wszystko jest do końca. Może byśmy sobie tak coś tutaj zamiast tego zobaczyli? Nie. Wsparcie drużynowe sobie rozwiniemy, a co? Konstrukt technologiczny. To nam się przyda. Mamy konstrukt, używamy go często. Niech będzie. Dobra. Zdaje się, że tutaj w tym zaułku mamy już wszystko. Idziemy dalej. Co nam tu zostało jeszcze? Tu byliśmy. Kurde, dalej nie wiem, jak tam na drugą stronę przeskoczyć. Ja tu nic nie widać. W sumie troszkę mnie to niepokoi, dlaczego tam się nic nie odblokowało. To było tylko do tego. Tu nic nie było. Tam jeszcze możemy pójść, tak? Jakieś konsole, coś do zbierania, nic, nic. Nie widać ani z jednej, ani z drugiej. Dobra.
Dawaj. Proste to jest. A tam są, wyświetlają się kolejność na drzwiach przez chwilę, a tutaj na tym przez chwilę się wyświetla. Czyli tak, tutaj, zobaczmy. Jedziemy. Chyba się mylę, czy na jakiejś odwrotnej. Tutaj, o. Dobra. Ciekawe, dlaczego na czerwono, przeważnie jest odwrotnie, na zielono jakieś. Tutaj jest taki z dołu. A, tam była. Okej. Kolejny. Kolejny jest tutaj taki coś. To. Taki E jakby, tak. Gdzie ono było? Tu. I ostatni, zaraz się dowiemy, czy miałem rację. I jedziesz z tematem. Chyba tak! Wow. 100. 200. 300. Pięknie. I rdzeń danych porzuconych, czyli to, co Pibi tam sobie zbiera. 5 z 9. Okej. Okay. Już nic więcej tu nie ma, tak? No dobra, wracamy. Tak właśnie sobie przypomniałem, że czasami takie ściany danych były. Ale... nie spotkałem chyba do tej pory. Czyli... dwa rozgałęzienia mamy zaliczone. Byliśmy tutaj, byliśmy tutaj. Stąd przyszliśmy, to tylko jeszcze zastanawiam się, jak tutaj wskoczyć. Dobra. Powiedzmy, że wracamy. Tam jeszcze, tak? Tam akurat chyba się da. A, to tylko za to było odpowiedzialne. Albo da się, albo się nie da. No. O mnie martwi, jak tutaj wskoczyć? Ciekawa sprawa. Zaraz się tam jeszcze wyżej wrócę, daleko nie jest. Może tam gdzieś po ścianie, który da się wskoczyć po prostu. Spokojnie, żeby nie paść, to już bym raczej nie wyskoczył. Może sobie zgrała wszelki wypadek, co? Dobra. No bo tutaj to też, żeby wskoczyć na górę. To chyba trzeba potem skakać. Jak myślicie? No właśnie, dobrze, że zgrałem. Uff, mało brakowało. Razem się nie utopiłem. Ale żeby tam doskoczyć... Nie no, ja się tego nie złapię. To nie, 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 nie. Coś tu kurde... coś mi tu delikatnie nie pasuje. No właśnie, i się utopię tym razem już całkiem. O, może nie. Chyba, że tu stąd gdzieś skoczyć się da. Ta odblokowywała to i to. Dobra, poczekajmy, aż się troszeczkę zregeneruje. To jest mniej więcej ta wysokość, ale czy tam ja się złapię tego? Jeszcze raz jak to nacisnę, co się stanie? No to one się całkiem chowają, tak? Na pewno nie. Oj, nie złapałem się.
A tak nie przeskanuje z daleka. Nie wiem dlaczego on czasami nie podrzuca do góry. Jak mam gdzie? Patrzcie, stąd się zeskanowało. A ja się tyle namęczyłem. Ale motyw. To na razie. I też jest jakiś błąd z tym, bo widzieliście, znowu nacisnąłem i znowu nie podskoczyłem do góry. Mi się otworzył ten pojemniczek, który wcześniej był zamknięty, to z tamtej strony go otwieraliśmy, dobra. Okej, okay. Zdaje się, że tutaj by było już w takim razie wszystko. Jeszcze ewentualnie można by spróbować wrócić tam do początku. I zobaczyć, czy tam się tamten da zeskanować. Dobra. Okej, okay. Tu jeszcze mam zamknięty, tak. Czy może ja się pomyliłem, że ten był zamknięty? O, w ogóle nie w tą stronę podreptałem, czyli tu tylko tam. Jest gdzieś ten początek, tak? To, gdzie ja w ogóle jestem? Nie w tę stronę. Tam mamy iść, a tam iść. Polecieć tutaj. Ło, mało co nie spadłem w ogóle. Dobra, tu hops. Hops. Teraz tutaj nie powinno być problemów raczej. Dobra, i to gdzie stoi, tam stoi. No i teraz ciekawe, czy tu da się gdzieś poskakać. Dobra, złapał się. Tu jest raczej za wysoko, proszę Państwa. Nawet jeżeli tu gdzieś byśmy wskoczyli, to nam i tak nic nie daje. Bo tego nie obejdziemy. Jak ja tu włączałem tą którąś konsolę, co tu się działo dziwnego? O właśnie, moc się pojawia i tędy da się skoczyć, dobra. Okej. Okay. Jakby różne drogi można było sobie wybrać tak naprawdę. Dobra. I mamy. Coś tu jeszcze będzie. Pojemniczek ukryty. Nic nadzwyczajnego akurat. Tam jest jeszcze jedno miejsce, które jest zablokowane. Czy coś było? Raczej nie. Tam chyba było zamknięte, tak? Ciekawe, czy się teraz otworzyło. Zobaczmy, będzie się rozbudowywał ten mościk. Super. Remtek. Bet we can grab it on the way back. I will add this map to your interface, Pathfinder. Dobra, czyli to się otworzy, jak będziemy wracać. Czyli musimy tędy biegać, tak? Żeby tutaj trafić, jak będziemy uciekać. Wydaje mi się, że to będzie 100% rzeczy, których tutaj można było dokonać. Lecimy dalej. Był, nie otwiera się? A, tu już jeszcze coś. O, jeszcze jeden. Wejdźmy bliżej. No, co jest? Mam cię! Co chyba więcej nie widać, dobra. To otwiera drzwi, ale... ale schowało nam... schody! Jak będziemy wracać, to trzeba będzie to kliknąć tutaj. No dobra, co nam to da, jak tutaj po... Dawaj. I raz. Aha. Co jest? Nic nie ma. Druga. Druga. Nadciągają, gdzie oni nadciągają? Co tam mamy? Padaj.
Okej. Okay. Jest to w ogóle nie ma. Nie widać. Jedziesz? Jest. No tu coś jest. Ukryte. Do następnego. Pojemniczek. Super. I co? Ostatnie już zostało, tak? Dobra. Nie dobrze zdrowiem. Ale otworzyliśmy. Jeszcze nie będzie. Chowaj się, chowaj. Wszystkie, tak? Szczątki. Kolejne szczątki. I co mogę? No, to uwaga! Jeszcze nie? A, tu jeszcze jeden, kurde. Człowiek na stare lata normalnie ślepnie. Dawaj go szybko, zanim włączy tarczę. Jest. I jeszcze gdzieś jeden. Serwat. Co jest? O. Dobra. Aha. Już jest raczej wszystko zbadane. Tam tutaj się jeszcze rozejrzeć, ale nie bardzo coś widać, żeby coś miało gdzieś być. Po prostu miejsca nie ma, żeby cokolwiek się gdzieś tutaj znajdowało. No dobra, odpalamy konsolę i chodu. Uwaga. No patrz, jakie cwane, no. Tak, najpierw tutaj musimy szybciutko tu odpalić to. Dawaj, bo nie będziemy mieli mostu do skakania. Jest. Szybko i musimy tu górą tę skrzynkę zabrać. Łap się, szybko. Go. Jest. Mamy cię. Go. Jedziesz. Tutaj sobie przyspieszymy. Go. A tu normalnie się wskoczy. Dawaj. Jest. Go. Powinno się udać. Lecimy. Włączaj. Uff, jest. Dziękujemy. Kolejna planeta powoli staje się zdatna do życia. Współpracuj z Rajsem, pomóż ktokolwiek ma to odzyskać przepis. Ja tutaj się to pojawia, może to wcale nie było złe to, co ja zrobiłem, może on wcale nie współpracuje tam z wyrzutkami czy coś w tym stylu. W sumie to nawet nie musiałem chyba wjeżdżać na górę. Tak naprawdę... Przecież możemy się przenieść tutaj. Liczenie zwłok. O, od razu oddamy przy okazji. Niedostępna podczas walki? A z czym ja walczę niby? Uparte. A teraz? Dalej nie. I co, na dole coś zostało i tam będzie mnie straszyć teraz? O, tutaj. Dobra.
Dobra, wykończy to szybko i znikamy. No. Pięknie. Dalej jestem podczas walki. Się czasami coś przyblokuje. No, nareszcie schowali broń. Uff. Ciekawe, czy będę miał wybór, komu oddać. Tam jedno i drugie chciało, jedno za kasę, a drugie z pobudek moralnych. Stój. Dobra. Hop. Hello. Hi again. Do you have the locations of the victims? It's the only way to make sure justice is served. Tak, znalazłem nawet dwóch kolesi, którzy twierdzili, że koleś sobie tylko śpi. Albo można wziąć szybko nagrodę, albo sprawiedliwość. Nie, na sprawiedliwość. Someone has to be held accountable for these murders. Thank you. A civilization is nothing without justice. No i pięknie, 60% zdatności. Super. I nowy poziomek przy okazji. Co nam tu jeszcze zostało tak w ogóle? A, to nam zostało jeszcze. I tu najpierw skoczymy. Spotkać się z tym mega szpiegiem, czy kto to tam jest. Ale podejrzewam, że możemy tam troszeczkę zabawić. Jako, że to jest jakaś siedziba główna rockerów. Więc, no cóż, myślę, że to zadanie akurat będzie dobre na kolejny odcinek, na który oczywiście bardzo serdecznie zapraszam. Do usłyszenia!